Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Trwają cały czas napięcia między Polską a Ukrainą związane z embargiem, które Polska, podobnie zresztą jak Słowacja i Węgry, wprowadziły na zboże z Ukrainy. No, faktem jest, że ukraińskie produkty rolne. Zalały Polskę jeszcze przed wprowadzeniem tego embarga. Dodatkowo trzeba tutaj jasno podkreślić, że niskie ceny tych ukraińskich produktów rolnych okazały się być wielkim zagrożeniem dla polskiego rynku, dla polskiego rolnictwa. Warto przyjrzeć się, jakie straty odniósł polski sektor rolniczy. I przyjrzyjmy się tutaj na konkretach, na konkretnych. Przykładach. Eksport ukraińskiej kukurydzy z roku 2021 do 2022 wzrósł trzystukrotnie. krotnie 300 krotnie. W pierwszym kwartale 2023 roku wjechało 600 razy więcej ukraińskiej pszenicy niż w roku 2022. Mamy zatem wzrost. 600krotny. Idąc dalej, patrząc na zapasy zbóż w polskich magazynach, to w roku 2021 te zapasy zbóż zajmowały 15,5% miejsca w tych magazynach, a w 2023 roku już 40,8%. Też trzeba przypomnieć słowa byłego ministra rolnictwa, pana Henryka Kowalczyka, który doradzał rolnikom, aby nie sprzedawali zboża. Wynikiem tego były wypłaty dla 50 tysięcy producentów rolnych, co z kolei kosztowało polskiego podatnika około pół miliarda złotych. Do tego trzeba dodać, dodać to, że do Polski wjechało 100 tysięcy ton zboża technicznego z Ukrainy. Jedna trzecia tego ukraińskiego zboża została uznana za szkodliwą dla zdrowia. Na 73 próbki w 17 wykryto salmonelle. W 17 pestycydy, w 11 GMO, w 6 mikotoksyny. Od stycznia do maja 2023 roku obecność szkodliwych czynników stwierdzono w aż 35% pobranych próbek. To jest oczywiście ogrom. No patrząc na to procentowo, jeżeli chodzi o to, tę 1 trzecią ukraińskiego zboża, która została uznana za szkodliwą, jeżeli chodzi o Salmonelle, to, wy to wykryto ją w 23,2% badanego zboża. Z pestycydy w 23 ponad 23%, GMO w ponad 15%, a mikotoksyny w ponad 8%. Procentach. Warto tutaj przywołać także najnowszy sondaż. Sondaż przeprowadzony przez SW Research dla Rzeczpospolitej, w którym zapytano respondentów, czy Polska powinna wbrew Unii Europejskiej utrzymywać zakaz wwozu zboża z Ukrainy. Tylko 19,4% ankietowanych odpowiedziało, że nie, natomiast blisko 60% odpowiedziało, że nie. Że tak, ponad, nieco ponad 20% Polaków nie ma zdania w tej, w tej sprawie. To jasno pokazuje, że większość Polaków ma. Tutaj wyrobione zdanie, że doskonale rozumie to zagrożenie, jakim jest otwarcie polskiego rynku rolnego, czy w ogóle otwarcie granic państwa polskiego na produkty przemysłu rolno-spożywczego z Ukrainy, produkty no, niespełniające norm Unii Europejskiej, niespełniające norm polskich. No, wiemy także doskonale o skali korupcji, także o skali i strukturze w ogóle ukraińskiego rolnictwa, jak to wygląda. Tutaj polski rolnik nie nie ma większych szans w starciu z ukraińskimi, wielkimi firmami produkcyjnymi, długofalowo oczywiście, więc ta decyzja o podtrzymaniu embarga na ukraińskie zboże jest jak najbardziej korzystna dla polskiego interesu narodowego. Natomiast należy oczywiście tutaj mieć na uwadze fakt, że trwa kampania wyborcza, że po 15 października. Bieżącego roku no, ta polityka może się zmienić, mogą się pojawić także inne naciski, chociażby ze strony Waszyngtonu, więc to trzeba mieć na uwadze. Niemniej jednak to utrzymanie embarga na ukraińskie zboże jest dla Polski, dla Polaków bardzo korzystne. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób Przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.